Państwa, kłaniam się piątek, piąteczek, piątunio. Milko, minęła godzina osiemnasta. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie bardzo ciekawy program. Będzie zawierał elementy muzyczne, zakłócenia ciszy nocnej no, w hotelu Sejmowym, o drugiej w nocy, proszę Państwa, posłowie. No prawdopodobnie przy jakichś drinkach zaczęli bardzo głośno śpiewać i chciałbym żebyśmy wysłuchali tego hymnu dzisiaj w programie co najmniej ze dwa albo nawet i trzy razy bo pod koniec też będzie w związku z tym mam to nagranie nagranie osoby która wyglądała z okien yy, trzymając telefon na zewnątrz nagrywała to co słyszało się echo się odbijało proszę państwa i dochodziło z innych okien hotelu sejmowego. Oczywiście były telefony na policję i tak dalej, że druga w nocy, że tak nie wolno, że to jest za głośno, że śpiewają cały czas, ale śpiewali hymn, proszę Państwa, o Grzegorzu Braunie. W związku z tym uznałem to, że to jest najlepsza libacja, jaką w ogóle w życiu widziałem, z taką prawidłową wymową, patriotyczną, można by powiedzieć, oczywiście słowa też Państwu podyktuję, tak, żebyście sobie mogli może zanucić w chwilach beztroski, tak? I ci, którzy są na emigracji gdzieś poza Polską, żeby sobie mogli o naszym pięknym kraju pomyśleć. No, to by był wstęp do tego, co będziecie dzisiaj widzieć, ale to jest tylko jeden wycinek z dzisiejszego programu. Natomiast e, chciałem zwrócić Państwa uwagę w szczególny sposób na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że e, cała strategia e, kandydata na no, aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena i jego strategia na to, na objęcie yy, prezydentury, znaczy wygraniu tych wyborów listopadowych w tym roku, została zmieniona. Zmieniona została taktyka Bidena i to mnie, proszę Państwa, niepokoi, dlatego, że on przejął tą taktykę od Trumpa i teraz jakby analogiczny sposób dokonuje yy, stygmatyzacji jego działań i w ogóle osoby Trumpa. Do tej pory Biden siedział cicho, unikał stylu Donalda Trumpa i nie chciał stosować go jako taktyki. Jednak to się w tej chwili zmienia i widać, że sondaże zmieniają się na korzyść pana Trumpa. Y, zmieniają się na niekorzyść pana Trumpa, a na korzyść Bidena. I ja bym chciał, żeby państwo zapamiętali jedną sekwencję, którą kiedyś państwo puszczałem, y, Newta Gingricha, y, znanego speakera Izby Reprezentantów i będę to powtarzał, żeby państwo zapamiętali. O co chodzi? Chodzi o to, że Newt Gingrich powiedział, że Trump może wygrać tylko te wybory wówczas, kiedy będzie miał 5% przewagę w sondażach. Jeśli nie będzie miał tej przewagi, a ona w tej chwili topnieje i jest tak mniej więcej pół na pół z błędem statystycznym na korzyść Trumpa, to Trump może tych wyborów nie wygrać. On nie powiedział, że nie wygra, ale może ich nie wygrać. Yy, więc Biden. Ostro zaczął szydzić z, z republikanina, czyli jego oponenta Donalda Trumpa. Nazwał go spłukanym Donem, by wymienić jedno z łagodniejszych określeń oponenta. Czyli różnego rodzaju inwektywy tego, czego nie robił Biden, są w tej chwili jakby rzucane w kierunku Trumpa. Efekt? Z sondaży wynika, że Biden zyskuje kosztem Trumpa w kilku kluczowych stanach. To jest ta negatywna kampania, o którym często tutaj mówimy, dlatego że ludzie często zapominają dobre rzeczy, jeśli się mówi o kandydacie, a pamiętają te złe, mimo że są nieprawdziwe. Tak? To jest kampania, no Amerykanie przodują w tym, żeby prowadzić taką kampanię, która no, ich celem jest wygranie wyborów. Tam całe sztaby ludzi siedzą, sondaże robią, kombinują, znają się na tym i no, wykonują swoją pracę najlepiej jak mogą. Natomiast efekty są czasami zaskakujące i teraz Trump ma problem. Nie gryzie się w język i od dawna obraża politycznych oponentów. Tak można by powiedzieć. Chodzi o Trumpa. Bidena to obraził, proszę Państwa, no to ja sam pamiętam, że mnóstwo razy. Zwraca uwagę, że obecny prezydent dokonał zaskakującego zwrotu w kampanii i próbując przejąć styl poprzednika, czyli Donalda Trumpa. Listopadowe wybory prezydenckie w USA mają być jednymi z najważniejszych w historii kraju, ale, oni tak mówią, Amerykanie, to będą najważniejsze wybory, proszę Państwa, w historii świata. W tym kontekście byłoby zrozumiałe, gdyby obaj prawdopodobnie kandydaci, Biden i Donald Trump, sięgnęli po wzniosłą retorykę w kampanii wyborczej i spróbowali dorównać, ojcom założycielom Jerzemu, Waszyngtonowi, Tomasowi, Jeffersonowi i innym. Tak się jednak nie dzieje i tak się jednak nigdy nie stanie. Wydaje się, że ostatnio Biden i jego zespół zdecydowali, że będą walczyć ogniem, wypalać ten ogień ogniem, ten ogień, który idzie od Trumpa, mimo że wcześniej starali się nie zwracać uwagi, na zaczepki Trumpa. Nagła zmiana oznacza akceptację zepsucia standardów amerykańskiej polityki. Najwyraźniej uznano przyjęcie reguł gry przeciwnika za skuteczniejsze niż brak chęci do pobrudzenia sobie rąk. Prawdopodobnie odzwierciedla to również świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą dla amerykańskiej demokracji powrót miliardera do Białego Domu. W ostatnich tygodniach demokrata nazwał Trumpa umysłowo niezdolnym do bycia prezydentem. Czyli w podobny sposób, tak jak Trump mówi o nim, tak on, Biden zaczyna go nazywać umysłowo niezdolnym do bycia prezydentem. E Sztab gospodarza Białego Domu oświadczył, że USA zasługują na kogoś lepszego niż słaby, zdezorientowany i zmęczony Donald Trump. To ja się pytam, proszę Państwa, kto jest bardziej zmęczony i zdezorientowany, nie? Ale zwróćcie uwagę na to, jaka jest retoryka, w jaki sposób oni to mówią i chcą osiągać swój cel. Ale złośliwości było znacznie więcej. Sztab Bidena określił Rywara jako słabego i zdesperowanego zarówno jako człowieka, jak i kandydata na prezydenta. Nie przypuszczano także okazji do zakpienia z majątku Trumpa. Przezywano go spłukanym Donem, który pomimo, że nazywa siebie multimiliardenem nie był w stanie zapłacić zasądzonej przez sąd kaucji w wysokości 454 milionów dolarów. To jest ta kaucja, która została obniżona przez sąd tam do 180 milionów. Coś koło tego. To co robił wcześniej Biden najwyraźniej nie działało. Zazwyczaj wszyscy uczymy się na złych doświadczeniach, a Biden został w sondażach w tyle za kandydatem, który jest szczerze znienawidzony przez prawie połowę amerykańskiego społeczeństwa. Teraz znowu Biden zyskuje kosztem Trumpa w sześciu kluczowych stanach. Wydaje się, że jak dotąd Biden w pełni akceptuje zwrot swojej kampanii wyborczej i tą retorykę, którą osiąga przy pomocy zmiany tej retoryki. Tak? Czyli mm, zmiany wypowiadanych słów, które tworzą tą retorykę i osiągnięcie tego celu wydaje się o wiele prostsze w tej negatywnej kampanii niż gryzienie się w język i tak dalej i W ubiegłą środę Biden żartował z rywala. Niedawno mówi opowiadał taką historyjkę na przemówieniu, że niedawno podszedł do mnie mężczyzna wyglądający na pokonanego i powiedział panie prezydencie potrzebuję pańskiej pomocy jestem zadłużony po uszy jestem całkowicie wyniszczony i spłukany chichotał Biden bo myślał właśnie o Trumpie i powiedział mówi tak przykro mi Donald nie mogę Ci pomóc dodał po chwili wyraźnie rozbawiony no i po prostu zaczął się z tego śmiać. To oczywiście ma kontekst inny w momencie, gdy się wypowiada to w języku angielskim. Amerykanie też mają yy, no, specyficzne poczucie humoru, ale ten mroczny Brandon, Brandon mówią o, o aktualnym prezydencie Bidenie. Dlaczego Brandon, proszę państwa, ja to kiedyś państwu tłumaczyłem kilka razy. Chodziło o pewien wyścig. Ja to mam na koszulce napisane. Kiedyś może jeszcze Państwu to pokażę, jak będą wybory. Ale nazywają Bidena mrocznym Brendonem, który wkracza do akcji. Prowadzenie negatywnej kampanii nie jest niczym nowym, jednak Trump ustanowił zupełnie nowe standardy, gdy wszedł do polityki w czerwcu 2015 roku. Od tego czasu powiedział m.in., że jego rywale do prezydenckiej nominacji pocili się jak psy. Mówił Trump. Ja pamiętam, <grym z nimi> kiedy on to mówił. A Meksyk oskarżał o wysłanie gwałcicieli do USA. Donald Trump ostatnie cztery lata poświęcił obrzucaniu Bidena obelgami. No, w istocie tak jest. Dlatego nie powinna dziwić próba zmiany strategii polityki Partii Demokratycznej i chęć odpowiedzenia tym samym. Ignorowanie bowiem negatywnej kampanii niesie za sobą, nie niesie za sobą yy, dobrych skutków. Tego nie można ignorować, a pamiętamy, jak negatywne kampanie wyglądały tutaj w Polsce. Wyborcy są bardziej skłonni do zapamiętywania negatywnych zarzutów niż pozytywnych stwierdzeń. Są bardziej skłonni nadawać im większą wagę, no dodają eksperci od PR-u. Próba przechodzenia do porządku dziennego nad negatywną kampanią rywala zwyczajnie nie działa. Wraz z podjęciem rękawicy przez obecnego prezydenta zbliża się on do wizerunku swojego internetowego alter ego mrocznego Brandona. Tak proszę Państwa, mroczny Brandon bierze się do roboty i będzie walczył o prezydenturę ze spłukanym Donem, czyli panem Trumpem, jak go nazywa. Jestem ciekawy, bo w tej chwili te sondaże spadają, jeśli chodzi o Trumpa, bardzo niebezpiecznie. Walka jest, państwo pamiętają, zawsze o głosy elektorskie, czyli o poszczególne stany i tak się toczy walka y, wyborcza w USA. Zdobywa się stany, te głosy elektorskie. Ja nie, nie mówię tutaj oczywiście o y, o konferencji Partii Republikańskiej Demokratycznej, na której wybiorą kandydatów na prezydenta, bo wiadomo, kto nimi będzie, więc nie ma co tutaj yy, yy, po prostu tego tematu w ogóle poruszać. Tiger Mahoney, yy, tutaj, który napisał teraz na czacie, że pierdzący Brandon chce walczyć z Donaldem Trumpem się śmieje, to powiem panu, pani Tiger, bo Tiger chyba, nie? To się czyta, że żeby się pan nie pomylił, bo dlatego, że nie wolno lekceważyć Brendona, jak to się mówi, bo Brendon może wygrać to, co się dzieje z tej chwili z sondażami w Stanach Zjednoczonych, czyli malejące w stosunku do aktualnego prezydenta sondaże, Donalda Trumpa, no niepokoją i przyznam się, że niepokoją mnie bardzo i coraz bardziej. Dlatego, że Trump podejmuje różnego rodzaju decyzje, o różnych rzeczach mówi, co nie spodobało się jakby ostatnio wyborcom. Tak? Poza tym, dlaczego Newt Gingrich mówił, że Trump musi mieć w sondażach pięcioprocentową przewagę. No, dlatego dlaczego pan Tiger napisał znowu Mahoney, że kolejne to co pan tutaj napisał, nie chcę tego mówić głosem. Otóż z tego względu właśnie, z jakiego pan napisał, on musi mieć 5% przewagę Trump. Dlatego że go przekręcą po prostu. Krótko mówiąc, jeżeli, jeżeli Trump nie będzie miał tej przewagi, to tak jak e Newt Gingrich powiedział, że Trump może przegrać, tak jak ja powiem, że przegra. Dlatego, że myśmy, ja proszę Państwa, obserwowałem wybory prezydenta ostatnie. Widzieli Państwo, ile robiłem programów na ten temat, naczytałem się dziesiątki kilogramów różnych dokumentów i widziałem, co było robione i dokładnie zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób te wybory przebiegały. Lila Smug napisała na czacie, że 5% trudno by było oszukać w ilości wyborców. No to właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jeżeli Trump będzie szedł łeb w łeb z Bidenem przegra. Po prostu. Dlatego stąd tu jest cały gwóźdź to, co mówił e, właśnie były speaker Izby Reprezentantów Newt Gingrich. To jest mądry człowiek, on wiedział, co, co powiedzieć. On musi mieć zapas e, po prostu e, tych głosów, bo jeżeli nie będzie miał, no to, to wiadomo, co będzie, co się stanie. A teraz zrobimy sobie małą, małą przerwę, bo się to pierwsze wyświetlenie będzie, proszę Państwa, tego, co się wydarzyło w hotelu Sejmowym dzisiaj w nocy, o drugiej w nocy. Doszło do zakłócenia ciszy nocnej. Posłowie rozpoczęli śpiewanie pieśni, a właściwie hymnu. I ja tutaj nie żartuję, bo być może ta piosenka oczywiście stanie się w jakimś sensie hymnem. Pan Grzegorz Braun po tym, co wydarzyło się ze świecami, tak obserwuję to z perspektywy, zdobył ogromny kapitał polityczny i to nie tylko, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To się sprzęgło z wydarzeniami w Izraelu i tymi rzeczami, które się teraz wydarzają. To sprzęgnięcie się tego, co zrobił Braun z tymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, stanowi o tym, że on zyskuje kapitał polityczny Braun. I to, proszę Państwa, ogromny kapitał polityczny. Jest wyrazisty. Poza tym nie ma drugiego takiego posła, który operuje tak polskim językiem jak Grzegorz Braun. No nie ma. Nie, po prostu jest jeden. To jest, je, to jest człowiek jeden z najlepszych mówców, tak bym to określił. Nikt nie, nikt nie ma takich zasobów języka polskiego i tak pięknie nie mówi taką piękną polszczyzną jak, jak Brown. Ja pomijam, że on ma ostrą polszczyznę, tak? że używa czy, słów, które są przez innych nieakceptowane, ale nie ma y, po prostu drugiego takiego, który by tak to powiedział. tak? No, no taka jest prawda. No. Proszę Państwa, w związku z tym posłuchajmy sobie. Kobieta wystawiła, to prawdopodobnie Pani, była na zewnątrz telefon komórkowy i nagrywała to, co śpiewali przy ostatnich oknach na, no dajmy na to, na libacji czy na spotkaniu nocnym posłowie w hotelu sejmowym gdzie była wzywana i policja, i Straż Marszałkowska, oni sobie nic z tego nie robili, tylko dali śpiewali. Podobno śpiewali po godzinie trzeciej w nocy skończyło się śpiewanie tego hymnu o Braunie. W związku z tym ja chcę to Państwu puścić, bo obiecuję, że jeszcze, że jeszcze raz puszczę. Więc... Spróbujemy. O, mamy obraz, czyli będziemy mieć też dźwięk i proszę posłuchać. Proszę Państwa, słowa są mniej więcej takie do znanej polskiej piosenki. Ogrzegorz Brown, braun, ogrze braun, kto gasi świece, tak będzie umiał. Ogrzegorz Brown, braun, ogrze braun, widz, widziała to Polska i cała Unia. I proszę Państwa, można by było się zastanawiać, dlaczego to akurat w hotelu sejmowym coś takiego śpiewają to może się wydawać trochę dziwne, tak? Że tak, no, to był już kawałek czasu, kiedy świece zostały zgaszone, natomiast, no, uważam, że to, je, to no mi się to osobiście podoba, tak? Oni sobie w zasadzie mogą tam śpiewać to co noc i budzić wszystkich posłów, tak? Bo ja myślę, że mm, to jest pozytywny efekt tych świec. Uważam, że ta muzyka wpada w uszy. Uważam, że jest dobra i bardzo się cieszę, że to było na terenie Sejmu, no czy hotelu Sejmowego, ale w obrębie tego jakby przybytku i że takie rzeczy są śpiewane, tak? Bo mogłoby być śpiewane inne rzeczy byłoby gorzej, tak? Ale te, proszę Państwa, to bardzo bym prosił tą ekipę posłów, które żeby przynajmniej raz na tydzień przy otwartych oknach, oczywiście jak będzie ciepło czy coś, żeby sobie zaśpiewali, to przypomni innym posłom, tak? Przypomnij innym posłom o tym, yy, o tym zdarzeniu, które nabiera innego wydźwięku teraz w ramach tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. I teraz powiem Państwu, że spodziewają się odwetu. Przyjechał szef Centralnego Dowództwa USA po tym, jak siły izraelskie przeprowadziły nalot na konsulat Iranu w Damaszku. No po prostu co zrobiły z tym konsulatem w Damaszku? No po prostu zniszczyły go, po prostu zbombardowały go. Nie ma konsulatu Iranu w Damaszku. Jest zawalony budynek. Więc wyobrażacie sobie atak na placówkę dyplomatyczną, że sobie tam jakiś samolot podleci i zbombarduje, jeszcze się Izrael do tego przyznał. Tak? Od kilku dni amerykańskie izraelskie wojska są w stanie najwyższej gotowości po groźbach Iranu który zapowiada odwet za zbombardowanie przez Izrael konsulatu w Damaszku. W czwartek do Izraela przyjechał szef centralnego dowództwa USA generał Michael Eric Kurila, aby przeprowadzić konsultacje z resortem obrony. Iran na początku kwietnia oświadczył, że zemści się na Izraelu tuż po nalocie na jego konsulat w syryjskim Damaszku. Zginęło w nim dwóch generałów i pięciu doradców wojskowych z Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. E, odpowiedź na atak Izraela zapowiedział także Hezbollah. E, widzą Państwo, to ja kiedyś rozmawiałem z księdzem katolickim, z takim profesorem nieżyjącym, bardzo mądrym księdzem. Na temat właśnie świętych wojen i to, co może zrobić osoba, wyznawca jakiejś wiary, który, który w imię Boga idzie walczyć. No krucjaty wszyscy znamy, krzyże ze średniowiecza, z różnych epok ludzkości wiemy o tym, że ludzkość z pieśnią na ustach o Bogu i z krzyżami szła na jakieś tam krucjaty. Tu się jakby nie zmieniło. W imię i wiary, w imię wiary się maszeruje i w imię wiary chce się zdobywać. Tak? Ale chcę Państwu opowiedzieć tą sytuację, dlatego że ten ksiądz profesor mnie zaskoczył eee, i później sprawdzałem, czy to może być prawdą w ogóle. Otóż w Mekce muzułmanie chodzą do tego świętego kamienia, tak, który obchodzą go dookoła. To jest, proszę Państwa, ogromna ilość ludzi. Nieraz to na pewno Państwo widzieli. Natomiast on mi opowiadał sytuację, gdzie są tacy muzułmanie, którzy, jak już się tam znajdą, są w stanie dla wiary wydłubać sobie oczy. Tam przy tym kamieniu. I tam takie sytuacje mają miejsce. Jak on mi to powiedział, myślałem, że żon żartuje, ale jemu nie było do żartu, tak? Ja nie mogłem tego zrozumieć, nie wiedziałem, czy, czy on się nie pomylił, tak? Otóż tak jest, proszę państwa. E, no, można nazwać to, pani Marzena Tadajewska pisze na czacie. E, że to jest fanatyzm religijny, tak? Ale my to możemy tak nazywać, ale dla nich to nie jest. Okay? My jesteśmy z innej kultury. Oni dla wiary. I ten wtedy ten ksiądz profesor mi mówi, widzisz, co muzułmanin może dla wiary zrobić. I pyta się mnie, czy myślisz, że dla wiary Polak, chrześcijanin, katolik mógłby coś takiego zrobić, żeby sobie przed świętym krzyżem czy przed świętym miejscem odjąć oczy, tak? Jakie jest poświęcenie dla wiary? Jakie my mamy problemy w Polsce z naszą wiarą, tak? w jaki sposób atakujemy naszą wiarę i zmienia się, zmaleje ilość ludzi, którzy chodzą do kościoła i tak dalej. Więc wiara w Polsce jakby nie jest już taka modna jak kiedyś, a oni muzułmanie, tam nie ma czegoś takiego. There's no question about it, proszę Państwa. Nie mam pytań na ten temat. Tam się nic nie zmieniło. Więc to, co mówił mi ten ksiądz-profesor, jest jakby wyznacznikiem tego, żeby Polacy mogli zrozumieć, o co toczy się ta wojna że tam jest punkt zapalny, gdzie nawet Rosjanie, zaraz będę czytował państwu rosyjską wypowiedź na ten temat, że oni proszą Iran i w ogóle, żeby nie robili tego, nie robili tej wojny, że im Rosjanom nie zależy na tym, żeby zdestabilizowali cały Bliski Wschód. Nawet Rosjanie się tego boją. I w tej chwili jest sytuacja taka, że godziny, godziny są liczone do rozpoczęcia tego etapu rewanżyzmu, rewanżu Iranu na Izrael. Teraz wszyscy czekają. Dlatego ja to Państwu mówię w tej chwili. O tej zemście. Więc yy... Odpowiedź na ten atak Izraela na, zapowiedział również Hezbollah. To nie tylko Iran. Po ponownej zapowiedzi zemsty ze strony Teheranu niewiadomą kwestią pozostaje kiedy, kiedy, ale czy nastąpi atak, ale nie czy nastąpi. Czyli wiemy, że nastąpi ten atak Iranu na Izrael, a natomiast nie wiemy kiedy nastąpi. To zresztą napisał Blomberg, powołując się na źródło administracji Stanów Zjednoczonych. W środę w Teheranie najwyższy przywódca kraju, Ayatollah Ali Chamenei, zapowiedział, że Izrael musi zostać i zostanie ukarany za atak z 1 kwietnia na irański konsulat w Syrii. Część analityków cytowanych przez BBC uważa, że Iran nie ma obecnie potencjału militarnego do znaczącej konfrontacji, by bezpośrednio uderzyć, no, co może oznaczać jakby skokowy wzrost ryzyka znaczącej eskalacji konfliktu. Hezbollah ma znacznie większe możliwości niż Hamas i całe terytorium Izraela znajduje się w zasięgu setek tysięcy jego rakiet i pocisków. Powiedział brytyjskiemu portalowi Joe Bocino, były dyrektor do spraw komunikacji w Centralnym Dowództwie Armii Stanów Zjednoczonych. Ale co mówi Rosja? Rosja się odezwała też i mówi, poinformował Reuters, zwróciła się do państw Bliskiego Wschodu z apelem o wykazanie się powściągliwością. Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Piesko wczoraj Podkreślił, że to ważne, by nie doprowadzić do całkowitej destabilizacji sytuacji w regionie, który nie jest wzorem stabilności i przewidywalności. Tego samego dnia rosyjskie MZ ostrzegło obywateli, by nie podróżowali na Bliski Wschód, zwłaszcza do Libanu, Izraela i na terytoria palestyńskie. No chyba z Polaków nikomu do głowy nie, nie przychodzi, żeby tam w ogóle się wybierać. Stany Zjednoczone deklarują, że zrobią wszystko, aby chronić bezpieczeństwo Izraela, ale nie chcą angażować się w nowy konflikt na Bliskim Wschodzie. I teraz, proszę Państwa, powracając do tej sytuacji trudnej, można by powiedzieć, no, militarnej, również w Europie, mamy informację dosyć istotną że Rosja przewyższa całe NATO i to jest cytat. Dowódca wojsk o krytycznej sytuacji. Myślę, że z czasem nasi sojusznicy zrozumieją, że wydatek 2% PKB na obronność jest nieadekwatny do kosztów potrzebnej modernizacji. Kto to powiedział? Naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, generał Christopher Cavoli, ocenił, że pod względem produkcji amunicji Rosja przewyższa całe NATO stosunkiem 3 do 1. Naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, generał Christopher Cavoli, mówił w czwartek przed Senacką Komisją do Spraw Sił Zbrojnych na temat rozmieszczania sił w USA w Europie oraz wojny na Ukrainie. Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Adams Radio, którzy słuchają tego właśnie programu nadawanego z Polski i oczywiście wszystkich, którzy słuchają w tej chwili Adams Radio. Pytane przez Republikańskiego Senatora Erika Schmidt'a, czy ustalone podczas szczytu NATO w Wali w 2014 roku zobowiązanie sojuszników do wydawania 2% PKB na obronność nie jest zbyt niskim poziomem. Kawoli zgodził się z tą opinią. Zwrócił jednocześnie uwagę, że obecnie 20 z 32 państw spełnia wymogi 2%, zaś reszta jest na trajektorii w dobrym kierunku. Przypomniał również, że podczas ubiegłorocznego szczytu w Madrycie co już postanowił że 2% jest podłogą, a nie sufitem. Czyli tym po czym się chodzi. Jeżeli ktoś nie daje 2%, no to nie kwalifikuje się nawet do tej grupy. NATO. Kawoli mówi, że Rosja przewyższa całe NATO, odpowiadając na pytania o wojnę na Ukrainie. Kawoli wielokrotnie zapewniał, że Ukraina jest w stanie wygrać wojnę lecz nie będzie to możliwe bez amerykańskiego wsparcia, które praktycznie ustało ze względu na nieuchwalenie przez Kongres środków na ten cel. Podkreślał też, że z uwagi na rosyjską przewagę artyleryjską i niedostatek amunicji po stronie ukraińskiej obecnie sytuacja jest krytyczna. Powiedział też, że pod względem produkcji amunicja... Yy, Rosji przewyższa całe NATO, tak jak mówiłem, stosunkiem 3 do 1 dla Rosji. Pytany o to, czy popiera przekazanie Ukrainy rakiet balistycznych ATKAMS, w wariancie o dalszym zasięgu generał potwierdził. Jak dotąd do Ukrainy trafiła tylko niewielka liczba pocisków o zasięgu 150 km, podczas gdy standardowa wersja posiada 300 km zasięgu. Rosyjski Kościół prawosławny. Ja już, proszę państwa, o tym mówiłem. Ale ten dokument, który on opublikował, ten nowy dokument strategiczny dotyczący przyszłości Rosji, ujawnia on w całej okazałości jakby te cele Putina. Zdaniem duchownych. Ukraińcy nigdy więcej nie powinny być w stanie, oni nigdy więcej nie powinni być w stanie sami decydować o tym, kto nimi rządzi. Tak jest w tym dokumencie. Przekonują również, że wojna to dopiero początek wielkiego planu Kremla. Zgodnie z nim Rosja powinna liczyć około 600 milionów mieszkańców oraz stać się przystaną dla osób nienawidzących Zachodu. I to proszę Państwa, Rosja chce z, z, przejść w model państwa, gdzie ludzie, którzy nie będą e, akceptowali Zachodu, będą mogli pojechać do Rosji i dostać obywatelstwo rosyjskie. Rosyjski Kościół Prawosławny jest jednym z najważniejszych filarów i instrumentów władzy Putina w swoich wypowiedziach patriarta Cyryl wielokrotnie wspierał agresywną politykę Putina, legitymizując jego wojnę na Ukrainie i ostro krytykując zachodnie kraje. To państwo wiedzą, ja o tym mówiłem nie raz. I to jest zrobienie właśnie, e, robienie wojny w imię, tak można powiedzieć, Kościoła Prawosławnego również. To jest w momencie, kiedy się duch się miesza z narodem w kwestiach wiary. Jeżeli Kościół to popiera, tak, no to idziemy walczyć. To jest to, proszę Państwa, co jakby przenika przenika naszą historię. Wojny średniowieczne i inne na przestrzeni lat całej ludzkości. Proszę zwrócić uwagę. I jak to wyglądało? Ja ostatnio oglądam bardzo dużo filmów dokumentalnych, o różnego rodzaju wojnach, właśnie tych średniowiecznych. To tam element wiary, proszę Państwa, to istniał zawsze, ale tutaj, tak jak robi Rosja, w ten sam sposób to zaczyna funkcjonować. To, co robią muzułmanie, co robi Iran, tak, święta wojna w stosunku do Izraela, mamy tutaj te elementy wiary, a dla wiary są ludzie, którzy zrobią wszystko, dosłownie wszystko. Ta nasza cywilizacja europejska, to co my tutaj wyprawiamy u siebie, oczywiście nam się żyje wygodnie, ale proszę Państwa, tak na świecie nie ma wszędzie. Afryka nam się tak przyglądała, ci, którzy w tej chwili migrują z Afryki do Europy i nie tylko. W Afryce znowu dotarła do Afryki nasza cywilizacja tak? i zaczyna to dziesiątkować, choroby zaczynają dziesiątkować. Tu bylców, ludzi, którzy tam żyli, się rodzili, żyli i pracowali. W Afryce gwałtownie rośnie liczba chorych na cukrzycę i nadciśnienie. A oni nigdy tego nie mieli. Wszystko przez siedzący tryb życia i niezdrowe odżywianie. Mieszkańcy spożywają więcej cukru, soli i tłuszczu. Piją hektolitry napojów słodzonych. Tym samym choroby cywilizacyjne z półkuli północnej przeniosły się na południową. Kraje Afryki mają paradoksalny problem. Niedożywienie idzie w parze z otyłością, pisze dziennik. LPI. E, jakby te przedmieścia, biedne przedmieścia Kapsztadu w RPA, gdzie import europejskiego stylu życia coraz bardziej obciąża system służby zdrowia, w takim mieście Langa na przedmieściach Kapsztadu w RPA, gdzie mieszka głównie czarna ludność. W niemal wszystkich lokalach, sklepach, lodówki wypełnione są po brzegi dwulitrowymi butelkami Coca-Coli, w langa typowymi dla RPA slamsa, gdzie dominują liche domki, trudno w sklepach o świeżą żywność. Miejscowi mają do wyboru niewiele sklepów i dwa supermarkety, w których dominują przetworzone produkty. Tutaj nie każde mieszkanie jest wyposażone w lodówkę, a gdy ktoś ją posiada, Musi się martwić o dostawę elektryczności, bez której ten sprzęt jest bezużyteczny. Braki energii są codziennością po kilka godzin wyłączane są. Wyłączany jest prąd. Tak w całym RPA. I potrafią trwać bardzo długo te wyłączenia. Do tego dochodzi jeszcze utrudniony dostęp do wody pitnej. Na jednej z głównych ulic w Langa stoi czerwony kontener z portu w Hamburgu którym kiedyś utknął ten kontener utknął na mieliźnie. Teraz mieści się w nim warsztat rowerowy. Inny kontener służy jako prowizoryczna wspólna kuchnia, a nieco dalej znajduje się bar, gdzie miejscowi grają w bilard. W slumsach nie ma zbyt wielu opcji na zdobycie zdrowej żywności, ani szans jej przechowywania. O wiele taniej jest kupić makaron błyskawiczny lub napój gazowany. Mieszkańcy myślą, że żywność pakowana jest fajniejsza, że jak jest ładniej zapakowana, to jest fajniejsza, no ale my też tak myślimy. Na co dzień pracujący w lokalnej organizacji pomocowej właśnie ludzie przestrzegają o tym. W Langa raczej nie, nie wchodzi w grę uprawa ziemi. W czasie apartheidu ludziom odebrano ziemię. Przetworzone produkty stały się jakby synonimem dobrobytu. W konsekwencji w RPA 47% kobiet w wieku powyżej 20 lat i mężczyzn 15% jest otyłych. Najwięcej kobiet. Połowa kobiet jest otyłych w RPA i 15% mężczyzn. Ale to proszę Państwa, co się tam dzieje, w wielu afrykańskich miastach jest podobnie. Ta cywilizacja Zachodu, która wdarła się do Afryki, niszczy tych ludzi, tak? A oni jeszcze uciekają do Europy, więc yy, niesamowite to jest. Rozwój gospodarczy niesie za sobą nowy styl życia. Ludzie spożywają więcej cukru, soli i tłuszczy, wskazuje dyrektor generalny do spraw usług socjalnych i zdrowia w Agandugu, stolicy Burkina Faso. W marcu Homerę gościł na dużej konferencji Sojuszu na Rzecz Zdrowych Miast. Do Kapsztadu przybyło około 200 ekspertów i decydentów z 53 miast na całym świecie. Rozmawiali na temat strategii radzenia sobie z rosnącą liczbą chorób niezakaźnych, tych cywilizacyjnych. Tak by można powiedzieć, że cywilizacja jest zakaźna. I mimo, że choroby nie są zakaźne, to my, naszą cywilizacją europejską, zaraziliśmy Afrykańczyków. I oni teraz będą umierać na te choroby, na które my umieramy. Czyli ukradł krążenia cukrzycy i otyłości prowadzących do masy, masy różnych chorób. Także, proszę Państwa, widzicie, co się dzieje. Nie każda cywilizacja, ale każda upadła, to, to wiemy. Wszystkie cywilizacje, które były na tym świecie, wszystkie upadły. Oprócz chyba hinduskiej. Dlatego, że ona się odrodziła i tej chińskiej. Tutaj jest książka którą kupiłem. Każdemu radzę kupić sobie tą małą książkę. Jest ciężko dostępna. Wydana jest przez Bibliotekę Narodową Osolińskich. Chyba w 57 roku. E, proszę Państwa, to jest Bhagavadita, Bhagavadita, pieśń Pana. E, nie chcę teraz o tym mówić, Natomiast, no, ta, ta książeczka jest w bardzo dobrym stanie. Ja ją zacząłem czytać, to jest przełożenie z Bhagavad na polski język. To jest rzecz, którą każdy powinien przeczytać. Niesamowite, w środku są teksty, na mną, robią na mnie ogromne, ogromne wrażenie. To trzeba w, w, no, szukać na różnych portalach, nie wiem, czy są przełożenia tej mądrej książki, ale polecam wszystkim. To jest hinduska opowieść, pieśń pana, ale proszę Państwa, naprawdę ja jestem bardzo wybiórczy i jestem... No, w... Trudno oceniać nawet to, bo to jest absolutna, rewelacyjna rzecz do do przeczytania. I można pożyczyć komuś znowu i komuś. A wypisać sobie fragmenty, które są cytowane przez całe życie. Fragmenty z tej książki przez najznamienitszych ludzi na świecie. Oni czytają to. Jeszcze będę mówił na ten temat, bo zagłębiony jestem w tej lekturze. Natomiast chciałem Państwa zaprosić do hymnu. Jeszcze raz to puszczę Państwu, ci, którzy nie słyszeli. Przed tym zakończę, czy Twoim zdaniem, zakończę ankietę, czy Twoim zdaniem Donald Trump wygra nadchodzące listopadowe wybory na 47. prezydenta USA. 1619 osób zagłosowało, 83% jest za, więc skończę ankietę, która się już pojawiła na czacie. A my przechodzimy do nasi, naszej pieśni. Ja przypomnę Państwu, że dzisiaj o drugiej w nocy w hotelu sejmowym jedna z posłanek wystawiła telefon za okno i nagrała film, jak posłowie śpiewali pieśń, uczci Grzegorza Brauna. Yy, I bardzo bym prosił o wysłuchanie tej pieśni, yy, dlatego że no, to, jest, to jest wydarzenie. Dla mnie jest to absolutne wydarzenie. Posłuchajmy. <śmulanie> Mam nadzieję, że Państwo słowa sobie spisaliście. To jest do znanego utworu, oczywiście polskiego, śpiewane. W każdym bądź razie dobrze, że to posłowie śpiewają. Na sali sejmowej to by było może nie na miejscu. Marszałek kołownia mogłoby mu się to nie spodobać. A tak, proszę Państwa, przerwali ciszę nocną tak i zaśpiewali no można powiedzieć, jakby hymn ku Grzegorza Brauna. Pozdrawiam wszystkich serdecznie Państwa. Zaczyna się bardzo sympatyczny weekend ciepły. Od przyszłego tygodnia w Polsce może dojść do przymrozków. Temperatura spadnie o 10, 10 stopni, także proszę uważać na wszystkie swoje pomidory, jak, to, jak ktoś wcześniej sadził trzeba to wszystko zabezpieczyć, to będzie, to może być wtorek, taki zimny dzień. W każdym bądź razie my mamy gorące serca. Przed nami wspaniały, przepiękny weekend. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście Chicago, Radio Adams, które retransmituje części mojego tutaj tego vloga. Adama Karbownika, Alicję pozdrawiam, tak? No i oczywiście całe Stany Zjednoczone. Polonie w Stanach, na całym świecie i wszystkich Państwa, którzy mnie tutaj słuchacie z Polski. Oczywiście dwa kciuki dla Was, wielkie bijące serducho i do usłyszenia i do zobaczenia nas przy następnej okazji, która wydarzy się w niedzielę, dlatego że jutro no, będę miał mnóstwo pracy w ogrodzie, wizyta nad jeziorem, proszę Państwa, na łodzi będę pływał więc grupą taką śpiewającą i na tym jeziorze zaśpiewamy o Grzegorz Braun w nocy więc to po całym jeziorze będzie się niosło od brzegu do brzegu a jezioro jest duże i będę chciał żeby jak najwięcej ludzi usłyszało tą, tą pieśń te słowa o Grzegorz Braun kto gasić świece tak będzie umiał o Grzegorz Braun widziała to Polska i cała Unia kłaniam się państwu dziękuję serdecznie za te minuty ze mną zapraszam państwa na kolejne spotkania wieczór zawsze o 18:00 dziękuję trzymajcie się milka